I dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Moniko, jestem. Jest super, wszystko dobrze widać i to najważniejsze. Czy ty mnie dobrze słyszysz? Czy jest wszystko dobrze? Zero komplikacji? Bardzo dobrze cię słyszę, bardzo dobrze cię widzę, więc bardzo mi miło, że się mogłyśmy spotkać. Mi również bardzo miło i mamy nadzieję, że sobie tutaj wszyscy spędzimy miło dzisiejszy wieczór. I już tutaj powiedziałam, że w zapowiedzi napisałaś, że masz nadzieję, że wywołasz choć cień uśmiechu u nas dzisiaj na twarzy, ale myślę, że każdy, kto ciebie obserwuje, to ma ten uśmiech na co dzień, że po prostu wystarczy włączyć twojego Instagrama i już po prostu każdy jest rozweselony. Jak to jest, że ty masz tyle energii w sobie? Wiesz co, różnie to jest. To też nie jest tak, że codziennie jest super, że codziennie wszystko dzieje się po mojej myśli i że przytrafiają mi się same przyjemne rzeczy, bo tak jak u każdego tych złych momentów też trochę jest. Natomiast, ja zawsze staram się znaleźć jakiś taki balans w tym wszystkim i zastanowić się nad tym, czy faktycznie to, co mi się przytrafia, jest już jakimś takim dramatem, na który ja nie mam wpływu i z którym nic nie mogę zrobić i czy faktycznie to jest powód do tego, żeby się załamać, zasmucić i siedzieć i płakać, czy jednak to są takie sytuacje, nad którymi mogę sama szybko zapanować. Tak jak mówię, no czasami tak jest, że tak jak u każdego z nas przytrafiają się takie historie, kiedy nie mamy wpływu na to, co nas dotyka i wtedy też dobrze jest sobie usiąść i sobie popłakać. Ale bardzo wiele tych naszych dramatów tak naprawdę dramatami nie jest i to my tylko dramatyzujemy i powodujemy, że się jeszcze bardziej tymi rzeczami denerwujemy. Ja wiem, że teraz są takie okoliczności, jest taka sytuacja, że naprawdę najdrobniejsza rzecz potrafi nas wyprowadzić z równowagi i najdrobniejsza rzecz powoduje, że ten nasz wewnętrzny spokój jest naruszany, ale tym bardziej ja jakby staram się robić jak najwięcej, żeby sobie tego spokoju dawać dużo, moim przyjaciołom i znajomym, a przy okazji, jeżeli korzystają na tym osoby, które mnie obserwują, no to jest tylko jakoś taka wartość dodana do tego. Mm-hmm. Tak, tutaj mówisz, że jakby starasz się też dać tę energię i ten taki sposób też bycia tutaj osobom bliskim. A czy zdarzają się jakieś takie wiadomości właśnie od twoich obserwatorów, twoich fanów, wiernych fanów, którzy ciebie obserwują długo i śledzą, że powiedzmy, nie wiem, poprawiłaś im humor w jakiś sposób? Czy takie wiadomości cieszą? Cieszą, ale to nie są, wiesz co, to nie są takie... Ja nie mam jakiegoś takiego poczucia, że ja robię nie wiadomo co. Ja sama lubię obserwować konta na Instagramie, bo w zasadzie w tej chwili to jest taka główna platforma do porozumiewania się. Takie, które mi coś dają i pod kątem takim, nie wiem, wewnętrznym, duchowym, tak to można nazwać, ale też takie, na które mi się przyjemnie patrzy. Zapisuję sobie, zawsze jest taka możliwość, żeby sobie tutaj na koncie, na swoich kontach na Instagramie, żebyśmy sobie zapisywali pewne posty. Ja też to robię, chociażby na przykład w takich sytuacjach, kiedy przeglądam zdjęcia albo moich znajomych. Takie inspiracje też troszeczkę. Dokładnie. I na przykład powiem ci szczerze, no teraz jakby jest taka sytuacja, jaka jest. Nie mamy za bardzo możliwości, żeby gdzieś wyjeżdżać. Natomiast bardzo często robię tak, że sobie zapisuję różne zdjęcia z różnych miejsc, wyszukuję, gdzie to miejsce się znajduje na świecie. Raczej ograniczam. I chcesz to, na przykład jak wyjeżdżasz, to chcesz odwiedzić to miejsce, wypić kawę dokładnie, przykładowo dokładnie, w tym miejscu. Dokładnie i bardzo często, co też jest bardzo fajną jakby taką funkcją Instagrama, że w momencie, w którym na przykład gdzieś jestem, to też zadaję pytania nie tylko jakby moim znajomym, ale również właśnie tym wszystkim osobom, które mnie obserwują, co fajnego w danym miejscu można zobaczyć, gdzie można zjeść fajny obiad. I w momencie, z kolei to działa też w drugą stronę. Jeżeli mnie uda się znaleźć jakieś warte uwagi miejsce, to od razu takimi informacjami się dzielę. Mhm. Czyli można powiedzieć, że Instagram ciebie też wciągnął, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że tylko w pozytywnym. Mam oczywiście czasami wyrzuty sumienia, że spędzam tutaj za dużo czasu, że mogłabym ten czas trochę inaczej spożytkować, ale to jest jednak takie medium, które
no w momencie, kiedy zaczynamy scrollować te posty, to końca nie widać. Natomiast tak, staram się, znaczy w zasadzie jedyne konta, które obserwuję, to są takie, które dają mi coś pozytywnego. Albo są po prostu ładne, tak jak mówisz albo też. Albo są po prostu ładne, natomiast wiesz co, też jakby ja uważam, że to też jednak jest takie miejsce, którym w związku z tym, że każdy z nas prowadzi, jednak prowadzi taki profil osobiście. Wiem, są osoby, które mają specjalne osoby od tego, ale jednak są to takie bardzo osobiste konta w większości. To podoba mi się to, że też dzięki właśnie, że mamy tutaj taką możliwość, żeby pokazać się z takiej strony, z jakiej my chcemy być pokazani, ale też podoba mi się to, że mamy taką odwagę, niektórzy nie, ale to jest, jak uważam, że każdego osobista sprawa, żeby też mówić o różnych ważnych rzeczach, takich społecznych, nie wiem, związanych z ekologią, związanych z polityką. Uważam, że to jest bardzo fajne medium do tego, żeby w bezpośredni sposób swoim językiem, swoimi słowami dzielić się po prostu jakimiś swoimi przemyśleniami i opiniami. Moniko, a czy u Ciebie zdarzyło się kiedyś tak, że po prostu wrzuciłaś coś na Instagram, mówiąc potocznie, i później tego żałowałaś, jeżeli chodzi nawet o jakiś wpis? Wiesz co, będę z Tobą w 100% szczera. Miałam jedną taką sytuację, no, znaczy, nie, wiesz co, ja nawet nie chcę chyba mówić o tym, że czegoś żałowałam, bo ja uważam, że każda sytuacja, nawet taka negatywna, która się przydarza w naszym życiu, to ona ma na celu nas czegoś nauczyć. I albo my wyciągamy jakąś lekcję, albo wyciągamy jakąś refleksję, no albo zaczynamy się denerwować, panikować. Znaczy w ogóle nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby na przykład wykasować jakiś post właśnie w czasie. Natomiast faktycznie była to sytuacja związana z pewną współpracą, która spotkała się z takim no, bardzo ambiwalentnym odbiorem, że tak powiem, ale to też mi dało do myślenia, żeby jednak bardziej gdzieś bardziej robić wszystko po swojemu, że jeżeli decyduje się właśnie na jakąś współpracę, na post sponsorowany, na współpracę z jakimś konkretnym klientem, to jeżeli to ma dojść do skutku, jeżeli to jest jednak właśnie moje medium, dzięki któremu ja się porozumiewam z moimi followersami, to że to musi być w 100% moje i że jeżeli ktoś po prostu za bardzo narzuca mi swoją wolę, to jest ten moment, kiedy powinnam z tego zrezygnować. Ale trzeba być przekonanym. Prawda? Dokładnie. Do tego konkretnego produktu, powiedzmy. Tak, ale właśnie nawet, wiesz, to też nawiązując z kolei do kasowania różnego rodzaju treści, to ja uważam, że też musimy brać odpowiedzialność za to i tutaj nawet nie mówię o współpracach, tylko mówię chociażby o sytuacjach związanych z partnerami, związkami. Trochę mnie to śmieszy, kiedy najpierw profile różnych osób, które obserwuję, są zalewane zdjęciami właśnie z nowym partnerem, z nową partnerką, a później w momencie, kiedy związek się kończy, te zdjęcia automatycznie są po prostu wykasowywane i na jednym, i na drugim koncie. Uważam, że to nie jest w porządku, bo jakby i tak wiadomo, że te osoby jakby, że to jest jakby, to jest to jest część naszego życia. To jest jakby to było, to miało miejsce. Domyślam się, że skoro te zdjęcia pojawiały się, to był to przyjemny okres. To były to przyjemne wspomnienia. No nie da się po prostu w nieskończoność wymazywać gumką różnych rzeczy, które gdzieś tam po prostu w życiu nie wyszły. Tylko raczej właśnie podchodzić do tego na zasadzie wyciągania wniosków, może wrzucania mniejszej ilości tych zdjęć, może pisania bardziej przemyślanych kopii do tych postów, ale jakby wydaje mi się, że to jest fajne, bardzo mi się to podoba, to jakby obserwuję u bardzo niewielu osób, że nawet jeżeli jakaś relacja się kończy, o widzę, że moja przyjaciółka dołączyła, cześć Tomyczku. Pozdrawiam. Nawet,
że nawet jeżeli jakaś relacja, o jest i to masz, no nie, po prostu cudownie. Widzę, że moi znajomi zaczynają dołączać. To się cieszymy bardzo. Ja też się bardzo cieszę, że nawet jeżeli jakaś relacja się kończy, i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o związkach damsko-męskich, mówię też o różnych sytuacjach, nie wiem, czasami przyjaźni się przecież też kończy, z kimś się bardzo przyjaźnimy, bardzo dużo zdjęć wrzucamy, a później nagle tych... Później unfollow. Dokładnie, to jest to jakby takie, ja wiem, że my mamy dzięki temu medium taką możliwość, ale kurczę, no, to jest element tak. naszego życia. To jest dokładnie, a jeśli chodzi jeszcze o osoby, które są znane, prawda, zarówno w Polsce, jak i na świecie, to muszą też te osoby pamiętać, że co z tego, jak powiedzmy zdjęcie będzie wykasowane, jak później i tak ktoś pewnie gdzieś tam sobie zapisał to zdjęcie albo zrobił screena i później to też gdzieś może wylądować, prawda, albo są też takie osoby, które patrzą, kto kogo obserwuje i też może później z tego wyjść na główek, że tak powiem. Więc to Instagram to jest takie narzędzie, że powiedzmy jakby dużo widać po tym, po profilu. Też, wiesz, to dużo też widać. O, widzę, że moja następna przyjaciółka Karolina z kolei. Wiesz co, widać też po tym, jaką my mamy odporność też na rzeczy, które nam się przytrafiają. Czy właśnie najchętniej byśmy o nich zapomnieli i udawali, że nigdy nie miały miejsca? Czy jakby jesteśmy w stanie przyjąć to na klatę, że okej, popełniliśmy jakiś błąd, nie wyszło to tak, jak chcieliśmy, ta znajomość nie zakończyła się tak, jak tego oczekiwaliśmy, ale byłem w tym, ale to miało miejsce, to jest jakby, to jest już element gdzieś tam mojej historii. Wydaje mi się, że dla takich osób postronnych, które na przykład obserwują takie konta, a ludzie bardzo szybko wyłapują takie rzeczy, tak. że to jest wręcz taki sygnał właśnie, bo i tak wiadomo, że to miało miejsce, i tak wiadomo, że ta osoba gdzieś tam była, że łączyły nas z nią bardzo, bardzo bliskie relacje, że to jest trochę takie... No, mogłabym się tego spodziewać po mojej 10-letniej córce, ale no, ja raczej mówię o kontach osób dorosłych. Tak, to możemy po prostu powiedzieć, że jeśli dorośli tak robią, to jest to dziecinne. Bardzo. No właśnie. Mogę tutaj... muszę ci powiedzieć, zmieniając na chwilę temat, ponieważ sama mam kręcone włosy, ale masz tak piękny skręt, że no po prostu nie mogę się napatrzeć. Dziękuję, ty też. Nie wiem, czy nie będę, wiesz, teraz jakby zabierać czasu, ale po naszym live'ie będę się musiała zapytać, co robisz. Że oczywiście, tak, to po live'ie wszystko dobrze tobie powiem. I może od ciebie też skorzystam z rad dobrze odnośnie włosów. Przyjemność. Tutaj wracamy też do tematu Instagrama i tutaj powiedziałeś, że twoja młodsza córka by to mogła zrobić. Wiemy, że starsza córka ma Instagrama, a czy młodsza? Nie, młodsza nie ma. Młodsza a zgodziłabyś się, jaki wiek jest taki odpowiedni, żeby założyć Instagram? Ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jaki wiek jest dopuszczalny. Nie wiem, 13 lat? Nie wiem, jak to... Ojejku, to nie, akurat tak nie wiem, jeżeli chodzi o takie kwestie prawne, ale jeżeli ty jako rodzic zgodziłabyś się na Instagrama, to, powiedzmy teraz, jakby córka powiedziała? Mówiąc, jeżeli chodzi o tę moją 10-letnią córkę, chyba tak. Wiesz co, ja w ogóle widzę, że ja mam... Znaczy, bo absolutnie w ogóle nie uważam, że to jest jakakolwiek moja w tym zasługa. Natomiast ja mam dzieciaki, które są całe szczęście, łącznie z tą moją najstarszą córką, 17-letnią, że one są tak skupione jednak, oczywiście jakby przeglądają Instagram, TikToka, bardzo sprawnie się posługują internetem. Natomiast jakby jednak ich życie toczy się w realu. Moja starsza córka, czasami mnie to śmieszy, że ma 17 lat, ma konto na Instagramie, ale w zasadzie nic na tym koncie nie ma, są jakieś, nie wiem, 4 zdjęcia, to w ogóle takie w zasadzie bardzo przypadkowe, ale powiem ci, że chyba wolę takie podejście, niż gdybym widziała u mojej córki starszej albo u mojej młodszej córki taką obsesyjną chęć założenia takiego konta w celu tworzenia jakby takiej równoległej rzeczywistości, która trochę by odbiegała, bo albo by odbiegała od tego, co faktycznie by się działo w ich życiu, albo,
albo które by było, znaczy jest to dla mnie taki sygnał, ja traktuję jakby też to swoje konto jako takie właśnie medium do porozumiewania się z osobami, które mnie obserwują. Ale też to jest praca, prawda, u ciebie. Tak, dokładnie. Traktuję też to jako taki element zawodowy. Mogę się dzielić bardzo fajnymi treściami. Natomiast jeżeli chodzi o moje dzieciaki, podoba mi się to, że jednak one w dalszym ciągu wybierają te kontakty na żywo, że budują sobie właśnie siatkę przyjaciół, z którymi się spotykają na żywo, bo wydaje mi się, że ten czas na Instagram, na nie wiem, na Facebooka, Messengera i tak dalej, że to jakby przyjdzie. To jest to jest nieuniknione, to jest jeden z elementów, to jest jeden z komunikatorów, taki, który jest super, że jest, ale warto go wykorzystywać w fajny sposób. Natomiast naprawdę cieszy mnie to, że moja na przykład najstarsza córka woli spotykać się ze znajomymi, wychodzić na spacery, spacerować po Warszawie na przykład. Tak. Spotykać się w domach, niż na przykład siedzieć na FaceTime'ie i w ten sposób na przykład rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. Albo tak, w ogóle nie rozmawiać, tylko wrzucać właśnie jakieś zdjęcia, które kompletnie odbiegają od rzeczywistości. Tak, ale teraz też muszę poruszyć temat tego FaceTime'a i ogólnie lockdownu, bo jak już też jesteśmy w tym temacie, jeżeli chodzi o świat wirtualny, to teraz wy wszyscy cały czas jesteście w domu, prawda? Bo zdalne nauczanie jest. I jak wy sobie radzicie, bo wiadomo jak to jest, że tutaj zawsze był gdzieś tam kontakt, nawet przy kolacji, że się tak siada razem, rozmawia po całym dniu, a teraz jakby jesteście razem w jednym domu, wszyscy przed komputerem albo przed tabletem uczą się, jak to jest, czy często na przykład jesteś wołana i czy często odgrywasz rolę nauczycielki? Wiesz co, całe szczęście teraz jest tak, że u nas, przynajmniej jeżeli chodzi o szkołę podstawową mojej córki Jagody, faktycznie w tej chwili bardzo sprawnie działa nauczanie online i ona faktycznie większość lekcji ma w postaci takiej, że się łączy przez komputer albo przez telefon z klasą i z nauczycielem. Natomiast dla mnie naprawdę dramatem, ja w zasadzie to był jeden z takich czynników, jedyny właściwie czynnik, przez który chciałam się płakać, była sytuacja od marca do końca roku szkolnego, kiedy akurat w naszej szkole, Jagoda chodzi do takiej bardzo, w Warszawie, ale do bardzo małej państwowej szkoły, ponieważ wtedy nikt nie wiedział, ile czasu ta sytuacja potrwa, większość lekcji była wysyłana w postaci maili, w postaci zdjęć, pozaznaczanych rzeczy w książkach, w związku z czym ja musiałam się wcielać w nauczyciela od każdego przedmiotu. Masakra! Wydaje mi się, że każdy rodzic, który przez to przeszedł, to zgodzi się ze mną, że to jest po prostu w tym momencie robienie jakichkolwiek moich rzeczy zawodowych, czynności nawet takich domowych, to był koszmar, bo ja się musiałam po prostu w przeciągu sekundy jakby przeprogramowywać z jednej roli na drugą. Natomiast w tej chwili jakby to wygląda dosyć śmiesznie, no bo przychodzi godzina właśnie 8:09, dziewczyny mają zamknięte drzwi od pokoju, no i biorą udział w lekcjach, a ja mam czas. Masz czas dla siebie, super. To, a Moniko, a czy uważasz, że słusznie teraz jest, że wszystko ponownie od jutra rząd zamyka, włącznie z galeriami, z kinem, z teatrem. Jakby wiem, że to jest też kwestia tego, że jakby 25% publiczności to też było nic, jeżeli chodzi o teatry i kino, ale czy uważasz, że to jest słuszne i że to coś da? Ja uważam, że to nie jest słuszne, ponieważ nie dotyczy to wszystkich miejsc. Jeżeli wprowadzamy takie obostrzenia, to nie podoba mi się to, że w niektórych miejscach te osoby nie mogą się gromadzić, a w niektórych miejscach już mogą. I na przykład dzisiaj oddając, no, na prostym przykładzie mogę to podać, oddając dywan do jednego ze sklepów z wyposażeniem wnętrz, musiałam to zrobić dzisiaj, ponieważ wiedziałam, że od soboty ten sklep będzie zamknięty. Ale stojąc przy kasie, dostałam informację, że na przykład wszystkie sklepy, o czym nie wiedziałam,
że wszystkie sklepy budowlane będą normalnie otwarte. I w tym momencie jakby zastanawiam się, czy są po prostu takie miejsca, ja tutaj mówię akurat o sklepach, ale właśnie nawiązując do tej sytuacji z teatrem, która jest dramatyczna. Jak to jest? Czy ktoś jest mi w stanie to wytłumaczyć, że w jednym miejscu jest większe ryzyko zakażenia, a w drugim miejscu nie? Jedno miejsce tak. zamykane, a drugie dalej pozostaje otwarte. Uważam, że jest to bardzo duża niesprawiedliwość dla osób, które pracują w takich miejscach i które znowu z dnia na dzień zostaną po prostu bez pracy. Tak, tak samo ta sytuacja z restauracjami, że o 21 były zamknięte. I co to oznacza? Czy po tej 21 jest większe ryzyko? I po prostu też uważam, że restauratorzy i branża oczywiście gastronomiczna, jak i inne branże, no ucierpią na tym, jak nie już, bo większość lokali też decyduje się na zamknięcie. Bardzo cierpią, bo sytuacja związana chociażby z daniami na wynos. Ja mam kilka swoich ulubionych knajpek dosłownie w promieniu kilkuset metrów od miejsca, w którym mieszkam, w związku z czym jestem bardzo zżyta z tymi osobami, które te miejsca prowadzą, no i one mówią wprost, że w momencie, kiedy mają się przerzucić na tylko dania na wynos, tylko na dostawę, to kompletnie jakby nie pokrywa tej ilości zamówień, która miała miejsce w momencie, kiedy te restauracje były pootwierane. W związku z czym no naprawdę uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla tych osób, które już pomału miały nadzieję na to, że będą odbijać się od dna, a w tej chwili prawdopodobnie czeka ich kilka miesięcy totalnej stagnacji i prawdopodobnie w przeciągu, nie wiem, 2-3 tygodni większość z tych miejsc się po prostu zamknie, ponieważ nie mają już oszczędności na to, żeby podtrzymywać te swoje biznesy na poziomie po prostu, no już po prostu nie mają oszczędzonych pieniędzy, dzięki którym mogą zapłacić pracownikom, dzięki którym mogą zapłacić za czynsz. I strasznie mi tych miejsc szkoda, bo naprawdę, bo widzę na własnych oczach i na przykładzie właśnie tych miejsc, które odwiedzałam, że te osoby wkładały w to całe serce. Mhm. To była ich bardzo często jedyna praca. I w tej chwili prawdopodobnie w przeciągu kilku dni, może kilku tygodni, stracą tę pracę, nie mając szansy na podjęcie jakiejkolwiek innej. Właśnie i zobaczymy, czy to potrwa też tak, jak wszyscy zapowiadają, do końca listopada, czy się przedłuży wszystko i czy w ogóle też tutaj taka kwestia, czy święta będą, prawda, czy nam pozwolą się spotkać w większym gronie. Święta pewnie będą, tylko pytanie właśnie, jak one będą przebiegać, bo nawet to, co dla mnie zawsze było głównym elementem świąt, jakby najmniejszą uwagę przywiązywałam do prezentów i do całej tej otoczki. Ja zawsze rodzina. Zawsze największą wartością była dla mnie rodzina plus te spotkania właśnie z przyjaciółmi i ze znajomymi. Albo przed świętami, albo w okresie właśnie tego pierwszego, drugiego dnia świąt. A tutaj właściwie może się okazać, że to, co było największą magią tego okresu, też będzie odebrane. Mhm. Dokładnie, ale to jeszcze Oby po prostu coś się zmieniło, oby ta liczba zachorowań się zmniejszała z dnia na dzień, chociaż zobaczymy, jak to będzie. Moniko, ja tutaj widziałam pierwsze pytanie, ono brzmiało, jak się czujesz? I ja w ogóle też powinnam zacząć od gratulacji, że gratuluję Ci Twojego stanu błogosławionego. Nie będziemy tutaj jakby drążyć tematu, ale chciałam właśnie poruszyć jeszcze jedną kwestię jakby związaną i z ciążą, i z pandemią. Czy jak to jest, jak wygląda taka wizyta u lekarza? Czy jest to trudne, czy na przykład masz po prostu, nie wiem, musisz być w stałym kontakcie telefonicznym? To znaczy, nie wiem jak to wygląda u innych osób, nie wiem jak to wygląda u innych lekarzy, natomiast jeżeli chodzi o klinikę, do której ja chodzę, o mojego lekarza jakby prowadzącego, on powiedział, że bez względu na to, co się będzie działo, no to jest taki okres, w którym nie możemy przeprowadzić teleporady, nie możemy się spotkać na FaceTime, Zoomie, właśnie, albo na jakimkolwiek innym komunikatorze, ponieważ to się nie uda, to nie wyjdzie, to musi być, musimy się spotykać bezpośrednio, w związku z czym uspokoił mnie, że bez względu na to, co się będzie dziać,
to oni będą pracować dalej, będą dalej przyjmować pacjentów, w związku z tym ja też się czuję bezpiecznie. Wizyta przebiega dokładnie tak samo, poza tym, że muszę mieć założoną maseczkę, mój lekarz tak samo, to jakby cała procedura wygląda dokładnie tak samo, z jednym jedynym wyjątkiem, kiedyś można było w takich badaniach brać udział razem ze swoim partnerem, w tej chwili nie mają oni w ogóle wstępu do kliniki, do przychodni, po prostu pacjentka przychodzi zupełnie sama. To jest jedyna różnica. Tutaj też widziałam, że jest jeszcze jakieś pytanie o ciążę zagrożoną. Nie wiem, jakby u mnie nie było sytuacji, ja miałam pewne komplikacje, nie chcę w tej chwili jakby wchodzić w szczegóły, natomiast odpłukać, mam nadzieję, że się nic nie zmieni, nie miałam ciąży zagrożonej, więc nie mogę się wypowiadać w imieniu kobiet, które są w takiej sytuacji, natomiast ja widzę, że to jest taki czas dla kobiety, ja przynajmniej tak trochę mam takie szczęście, że lekarze naprawdę robią też wszystko, tak, naprawdę robią, to i tak mamy dodatkowo dużo stresu, więc widzę, że lekarze naprawdę robią wszystko, żeby to zminimalizować i żeby ten stres był jak najmniejszy. Ja tego przyszłym mamom, wszystkim dziewczynom, które są w tej chwili w ciąży albo które będą rodzić na dniach, to naprawdę życzę przede wszystkim właśnie tego spokoju i tego, żeby zaufały osobom, które są odpowiedzialne właśnie za to, żeby ten poród, żeby te ostatnie tygodnie, miesiące ciąży przebiegały po prostu prawidłowo. Dobrze, i dziękujemy Ci za odpowiedź i też życzymy Ci dużo zdrówka i cieszymy się, że jakby jesteś bezpieczna w sensie, że też z myślami, prawda, że tak jak mówisz, możesz w każdej chwili przyjechać do kliniki, jak w razie czego by coś było, albo po prostu na kontrolę, więc całe szczęście i się cieszymy razem z Tobą. Moniko, ja tutaj wrócę zacznę temat dotyczący Twojego e-booka. Czyli w sumie też takiego najnowszego dużego projektu, prawda? Najnowsze dziecko. Najnowsze dziecko, dokładnie. I tak, i ja jestem bardzo ciekawa tego e-booka i myślę, że jak już będzie taki totalny lockdown, to skorzystam z tych Twoich wszystkich przepisów, bo są ciekawe i oczywiście bezmięsne, bo jesteś wegetarianką, jak już tutaj wszyscy wiemy. Ale zacznę od początku, czyli pytanie. Kiedy w ogóle zaczęłaś rozmyślać nad napisaniem tego e-booka? Bo on, premiera miała miejsce 17 września, prawda? Czyli wcześniej musiałaś to pisać, spisać wszystkie przepisy. Jak to było? Widzisz, właśnie to też jest kolejny przykład na jakieś takie moje szczęście. Naprawdę jestem w czepku urodzona, bo my jakby rozmowy na temat stworzenia takiego e-booka zaczęliśmy, podejrzewam, że gdzieś w styczniu, w lutym, w związku z czym w marcu już jakby ja miałam wymyślony temat na tego e-booka, natomiast pracą, bo ja też samodzielnie robiłam zdjęcia do niego, samodzielnie wymyślałam wszystkie przepisy, spisywałam to wszystko. Zaczęłam dokładnie wtedy, kiedy zostaliśmy zamknięci. Czyli się nie nudziłaś. Czyli miałam jakby, naprawdę miałam takie poczucie, że mam co robić, że mogę zająć się po prostu czymś innym, mogę jakby tą swoją energię, którą mam, wykorzystać jakoś kreatywnie i że nie muszę się właśnie też zamartwiać tym, co będzie jutro, no bo jedyny plan na jutro to było po prostu wymyślenie kolejnego przepisu, sfotografowanie go, dobranie odpowiedniej zestawy. No naprawdę miałam bardzo dużo też zabawy przy tym i naprawdę bardzo dużo przyjemności, więc naprawdę ten pierwszy lockdown, który mieliśmy na wiosnę, dla mnie był, nie chcę powiedzieć, że był przyjemny, bo nie był przyjemny z wielu powodów, chociażby ze względu na to nauczanie domowe, ale już widziałam, że jakaś inna mama też tutaj mi przybiła piątkę, bo wie przez co przechodziłyśmy. Natomiast jakby miałam takie poczucie, że faktycznie mogę być w domu, mogę z tego domu nie wychodzić, a dalej mam co robić i to była cudowna sytuacja dla mnie. Mm-hmm. I jeżeli też pytanie, ile mam lat? Ja się nie wstydzę tego, ile mam lat. Mam, w maju skończyłam 40 lat. Ciężko mi to przechodzi przez usta, ponieważ w ogóle się nie czuję na 40-latkę, no ale wesel nie kłamie. A wyglądasz świetnie też. Ja też jestem z maja, to tylko tak powiem. Czy bliźniak? Nie, bliźniak. A mam bardzo wielu znajomych bliźniaków, więc bardzo taki znak, który się lubi z bykiem, bo ja jestem bykiem.
Okej, okay. No to dobrze. I tak, o co ja, aha, o e-booka chciałam jeszcze zapytać i o te przepisy. Na jakiej podstawie też je dobierałaś? Bo wiem, że chcesz, żeby przynajmniej jeden przepis tak zagościł u nas jakby na stałe, u czytelników, u tych osób, które wykupiły twojego e-booka, ale czy też brałaś pod uwagę prostotę wykonania, czy nie wiem, jak to dobierałaś? Czy po prostu swoje ulubione autorskie przepisy spisałaś? Brałam też pod uwagę dostępność różnych składników, ponieważ, tak jak wspominałam, to był taki okres, kiedy siedziałam sobie tu na wsi po prostu, w naszym wiejskim domu, więc jakby miałam też takie założenie, żeby wykorzystywać składniki, które na pewno są łatwo dostępne, ponieważ sama korzystałam z najbliższego, oddalonego o 5 km naszego wiejskiego sklepu, więc starałam się, żeby jednak te przepisy były maksymalnie proste. Jeżeli pojawiały się jakieś bardziej, w cudzysłowie, wyskokowe składniki, takie jak na przykład śmietanka sojowa, no to wtedy jechałam do jakiegoś większego sklepu, ale też starałam się, żeby to były takie rzeczy, które naprawdę jestem w stanie łatwo znaleźć i które są łatwo dostępne. Czy to były moje ulubione przepisy? To chyba były przepisy takie, na które akurat ja w danym momencie miałam ochotę, na które miały ochotę moje dzieciaki. I trochę chciałam jakby odczarować też, ponieważ ja jestem wegetarianką, natomiast chciałam, żeby e-book był wegański, więc chciałam też tę kuchnię wegańską odczarować, żeby pokazać, że ona też dalej może być pełna smaku, może nas zaskakiwać i że takie przepisy, które w ogóle nam się z kuchnią wegańską nie kojarzą, że również właśnie w tej kuchni mogą występować. Jak na przykład tofucznica, która jest odpowiednikiem jajecznicy. Tak, a czy twoje dzieci też są wegetarianami? Moje dwie córki są wegetariankami, natomiast mój najmłodszy syn Józek je mięso od czasu do czasu, natomiast no, on sam twierdzi, że on tego mięsa nie je, że kurczak to nie jest mięso. Ale rozumiem, że ty mu przyrządzasz te potrawy, że jakby nie czujesz się... Nie, jestem, wiesz co, jestem taką mamą, która nie robi mięsa, w związku z czym on sobie je te różne rzeczy, albo ja go zabieram gdzieś, jeżeli jemy gdzieś na mieście, to wtedy mu kupuję takie rzeczy, na które ma ochotę. Jego tata, w momencie, w którym jest u swojego taty, to też mu przygotowuje właśnie jego ulubione dania mięsne. No i jego ukochana od strony taty też babcia Zosia. To jest właśnie specjalistka od takich różnych smaków, które mój syn lubi. Czyli ty w domu mięsa nie przygotowujesz, nie tykasz. Nie robię, nie gotuję nic, nie dotykam się do mięsa. Dobrze, ja też się tak zastanawiałam, bo gdzieś tam jak robiłam research odnośnie twojej osoby, to mnie to tak zaciekawiło i sprawdziłam też z ciekawości inne osoby, dlaczego to tak jest, że często w artykułach albo gdzieś dopisuje się wegetarianka. Czy to jest po prostu taki szok w dzisiejszych czasach? Znaczy, wydaje mi się, że teraz już chyba nie. To znaczy, wiesz co, ja na co dzień żyję jakby w Warszawie. W tej chwili w Warszawie śmiem twierdzić, że jest... Są restauracje. Więcej restauracji wegetariańskich i wegańskich niż takich w cudzysłowie normalnych. W związku z czym jakby... Kiedyś faktycznie, ja przeszłam na dietę wegetariańską 20 lat temu, więc wtedy no, byłam traktowana jak szaleniec po prostu. Ale w tej chwili jest taki dostęp i do przepisów, i do restauracji, i do produktów w sklepach, że jakby, nie wiem, no, trochę mnie to dziwi, że w dalszym ciągu może to wywoływać jakieś zainteresowanie i że może się to z czymś takim niespotykanym kojarzyć. Podoba mi się, że te rzeczy, które ja przygotowuję, że smakują i osobom, które jedzą tak samo jak ja, ale też takim, które jakby z taką kuchnią mają u mnie pierwszy raz styczność. Tak, a jeżeli chodzi też o kwestie finansowe, to czy to prawda, że kuchnia wegańska jest droższa?
Pierwsze słyszę. Tak? To znaczy, nie? Wiadomo, są warzywa i tak dalej, ale jeżeli chodzi o jakieś tofu, o jakieś śmietanki sojowe, tak jak mówisz, to jak to wygląda? Wiesz co, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy jak na przykład śmietanki sojowe, czy jogurty kokosowe, czy nie wiem, mleka roślinne, to ja mam wrażenie, że ja z tych rzeczy korzystam jakby, dużo mniej ich używam niż osoby, które na przykład jedzą tradycyjnie. A jeżeli chodzi o wszystkie inne składniki typu właśnie owoce, warzywa, kasze, mąki itd. itp., ja mam wrażenie, że to jest jednak w dalszym ciągu dużo tańsza kuchnia. Zwłaszcza jeżeli staramy się odżywiać sezonowo. I wydaje mi się, że w sytuacji takiej, w której decydujemy się jednak na to, żeby jeść mięso, to jeżeli zależy nam na tym, żeby to było mięso sprawdzone, z dobrego źródła, no to w tej chwili wydaje mi się, że ceny takiego sprawdzonego po prostu, sprawdzonego mięsa są zdecydowanie jednak wyższe niż ceny pomidorów, cukinii czy kalafiora. Dobrze, to dziękujemy, że tutaj nasze wątpliwości rozwiałaś. Moniko, a teraz jak ty o siebie dbasz, jeżeli chodzi też o zdrowy styl życia, odnośnie o ćwiczenia, o jakieś spacery, jak spędzasz te wolne chwile powiązane właśnie z takim zdrowym ruchem i dbaniem o siebie? To znaczy tak, ogólnie rzecz biorąc bardzo długo, jeszcze przez wiele tygodni tej mojej ciąży, naprawdę udawało mi się bardzo intensywnie ćwiczyć jogę. Natomiast nie ukrywam, że w tej chwili no, mam już kilka kilogramów na plusie i ten brzuch też już mi przeszkadza, w związku z czym bardziej przeszłam w taki tryb raczej rozciągania się, raczej to są takie naprawdę delikatniejsze formy, bo wcześniej tak dosyć intensywnie ćwiczyłam asztangę, która jest taka, asztangę, winiasę, które są raczej takimi wręcz siłowymi odmianami jogi. No w tej chwili tak jak mówię, właśnie bardziej rozciąganie i bardzo dużo spacerów. Ja całe szczęście tak i w momencie, w którym jestem na wsi, to zawsze jak przyjeżdżają do mnie coś znajomi i przyjaciele, to nie muszę nikogo namawiać, żeby tutaj się snuć po prostu nad rzeką, lasami, polami, po prostu potrafimy robić po kilkanaście kilometrów. A też miejsce, w którym mieszkam w Warszawie, akurat jest o tyle dobre, że mam trzy duże parki dookoła, w związku z czym też jakby tego miejsca na ruch jest dużo, więc dopóki nas w domach nie zamkną, to mam zamiar... To trzeba korzystać. Tak. Dokładnie. Dobrze, Moniko, ja tutaj mam sporo pytań. Już zakończymy ten temat odnośnie zdrowego stylu życia, chociaż może się tu coś jeszcze pojawić. Dziękuję za odpowiedź. I możemy przejść do takich szybkich pytań odnośnie też twojej kariery zawodowej związanej z aktorstwem, czy z udziałem w różnych programach, bo pojawiło się tutaj, tak jak wspomniałam, parę pytań. I ja zacznę od pierwszego, odnośnie programu Agent Gwiazdy. Wzięłaś udział w programie Agent Gwiazdy. Jak wspominasz ten program? Tak w skrócie. Rewelacyjnie. Naprawdę, ja do tej pory, ktokolwiek by się mnie o to nie pytał, to uważam, że to była naprawdę przygoda życia. Ja czułam się, jakbym brała udział w takich, nie wiem, w podchodach, w jakichś koloniach dla dorosłych. Rewelacja. Naprawdę to był cudowny czas, związany też z tym, że mieliśmy możliwość odwiedzenia pięknego miejsca, bo zdjęcia mieliśmy w RPA, więc jakby pod każdym względem ten wyjazd, ten pobyt, ten udział w tym programie był ekstra. Jedyna rzecz, która nie mogę powiedzieć, że mi przeszkadzała, ale która była takim elementem, który trochę mnie wybijał z tego stanu szczęśliwości, było to, że jednak był to program. Jednak była w nim rywalizacja. Jednak musieliśmy, nie mogliśmy jakby sobie w 100% zaufać i to było coś takiego, co na dłuższą metę, ponieważ ja na planie tego programu spędziłam miesiąc, to był chyba taki element, który najbardziej mi gdzieś tam przeszkadzał. I to było trudne też dla ciebie, że miesiąc bardzo, poza domem. To było trudne, że miesiąc poza domem, ale chyba jednak trudniejsze było to, że ja jestem osobą bardzo towarzyską, taką, która uwielbia otaczać się właśnie, tak jak ci wspomniałam na samym początku, znajomymi, z przyjaciółmi. A tu nie mogłam jakby pozwolić sobie na to, żeby
żeby być taką osobą w 100% otwartą, bo musiałam mieć cały czas z tyłu głowy, że biorę udział w programie, biorę udział w rywalizacji. Czyli wy między nagraniami nie mieliście możliwości na taką integrację od tej innej strony? Oczywiście, że mieliśmy, ale mieliśmy cały czas z tyłu głowy, że wstaniemy następnego dnia o godzinie 6 rano i zaczynamy zdjęcia i jakby kontynuujemy udział w programie i kontynuujemy jakby to, co było założeniem tego programu, czyli rywalizujemy ze sobą, bo chcemy przejść do kolejnego odcinka. No i to było chyba tak naprawdę najtrudniejsze w tym całym wyzwaniu. Dobrze, to też pojawiło się pytanie o taniec z gwiazdami. Dlaczego ciebie jeszcze tam nie było? Dlaczego mnie tam nie było? Była kiedyś taka propozycja, był kiedyś taki pomysł, ale w związku z tym, że wiązało się to również z drugą propozycją z tej samej stacji, to wtedy zdecydowałam się na tę drugą propozycję. To był z kolei program taki ze skokami do wody. I to jest z kolei, tak jak ci mówiłam... A to też pewnie ciekawa przygoda, prawda? Celebrity Splash, to też coś trudnego. To nie było... Właśnie, jeżeli chodzi o ten program, to... No to jest taka rzecz, której na pewno drugi raz, tak jak wszystko inne, co mi się przytrafiło w życiu pod kątem zawodowym, wszystkie inne doświadczenia z przyjemnością bym powtórzyła. No to jest akurat, to jest jedyne w zasadzie takie doświadczenie. Jestem zdziwiona, naprawdę. A dlaczego nie? Wiesz, co to się wiązało z takim stresem, z taką traumą. Szczerze mówiąc, w ogóle tego, co my tam robiliśmy, na przykład na treningach do tego programu, w ogóle nie było widać później w obrazku, w telewizorze. Naprawdę to było dla mnie przerażające w momencie, w którym stawałam na trampolinie, która była 5 metrów nad powierzchnią wody, 7 metrów nad powierzchnią wody. Sobie myślałam, Matko Boska, co ja tutaj robię? Co mi przyszło do głowy, żeby na taki stres się po prostu jakby wystawiać. Naprawdę, no to był taki program dla osób o mocnych nerwach, a ja wtedy sobie pomyślałam, że no trochę za dużo tej adrenaliny. Tak, ale nie panowała tam troszeczkę taka dla ciebie też rodzinna atmosfera przez to, że byłyście w tym programie razem z Michelle z rodziny zastępczej? To mi ratowało życie, szczerze mówiąc, to, że byłam tam z Michelle, ale paradoksalnie to było jeszcze gorsze dla mnie, ponieważ ja się strasznie bałam o Michelle, ponieważ Michelle w ogóle świetnie jej szło w tym programie, natomiast ja miałam jakby poczucie i miałam świadomość tego, ile my trenujemy i że tak naprawdę my mamy tych treningów dopiero, nie wiem, miesiąc za sobą, a widzę po prostu moją przyjaciółkę, która pakuje się na wieżę, która ma 10 metrów, i skaczę z niej na główkę, więc no, naprawdę to było przerażające przeżycie dla mnie. Ja się za każdym razem jej pytałam i mówię, Boże, Miśka, czy ty w ogóle wiesz, co ty robisz? Ja się o ciebie martwię, ja się o ciebie boję, cudownie mi się na ciebie patrzy, bo robisz niesamowite rzeczy, ale piekielnie się o nią bałam. Ale jej chyba się podobało, prawda? Ona była troszeczkę takim przeciwieństwem. Jej się bardzo podobało, ona twierdzi z kolei, że to było jedno z najfajniejszych doświadczeń życiowych, więc no akurat tak jak się w wielu kwestiach zgadzamy, no to tutaj nie do końca. Dobrze, Moniko, to ja jeszcze wrócę do tego tańca z gwiazdami, czyli na przykład teraz, jakby powiedzmy za 2 lata padła propozycja, albo już w przyszłym roku, to czy byś się zgodziła? Czy to też jest takie, że na chwilę zastanowienia, bo wiąże się to oczywiście z treningami, gdzie też te treningi są często i też bycie... pewnie często nie było w domu. W przyszłym roku, biorąc pod uwagę, że będę jakkolwiek ze względu na mój PESEL, głupio to nie zabrzmi, będę młodą mamą po raz kolejny, w przyszłym roku na pewno bym się na to nie zdecydowała. No to powiedzmy za 2 lata. Nie wiem, wiesz, jakby jeżeli chodzi o ten program, nie spotkałam się, biorąc pod uwagę osoby, które biorą w nim udział, ani razu nie spotkałam się z taką opinią, żeby ktoś powiedział, że żałuję tej decyzji. Raczej są bardzo takie hura, optymistyczne nastroje i dziewczyny są zachwycone. Ja też jestem zachwycona, patrząc, jak cudownie zmienia się ich sylwetka i jakie piękne rzeczy po prostu robią na parkiecie. Natomiast, tak jak mówię, ja ten,
nie wiem. Nie wiem, nie wiem, jak się potoczy sytuacja. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to nastawiam się po prostu na bycie mamą. Może nie na pełen etat, ale tak jak sama wspomniałaś, to jest taki program, gdzie no, te treningi po prostu odbywają się od rana do wieczora, w związku z czym to jakby wyklucza tutaj bycie jednocześnie mamą i trenowanie po prostu od rana do nocy. Dobrze, to przejdę do kolejnego tematu, czyli do rodziny zastępczej, bo to też ciekawiło tutaj, widziałam nawet na czacie, mogę nawet wrócić do tych pytań, więc sekundka. Dobrze. Kurczę, dużo tych komentarzy, zakochane oczka, uśmieszki. Gdzie pytają, jak się czujesz, bo wiesz co, bo ty widzisz ostatni komentarz, a ja mogę sobie wrócić i ty ja tego nie mogę. Widzisz. Nie, ale mogę, jest. Ale... Tak? Tak, tutaj ale jest. Nie, ale nie. Tak. Na samej górze o rodzinę zastępczą, że wychowałem się na rodzinie zastępczej. I ja tutaj mam pytanie odnośnie właśnie tego serialu. Czy myślisz, że możliwa jest kiedykolwiek reaktywacja? Nie. Ze względu na aktorów? Wydaje mi się, że głównie ze względu na panią Gabrysię Kownacką, która moim zdaniem była taką siłą napędową tego serialu, a jej już nie ma z nami od wielu, wielu lat, więc wydaje mi się, że chociażby ze względu na taki wzgląd na nią, to że byłoby to nie do odtworzenia. I powiem ci, że też jakby, tak jak ci mówiłam o tym, że są pewne rzeczy, które, że patrzę na nie z perspektywy jakby tej mojej teraźniejszości i mam takie poczucie, że cieszę się właśnie, że one miały miejsce, to absolutnie nie mam czegoś takiego, że ja chciałabym coś robić jeszcze raz, że jeszcze raz jakby przeżywać jakąś tam historię. Też mam takie poczucie, że bardzo ciężkie byłoby to do, nawet nie do odtworzenia, ale żeby zachować jakąś taką kontynuację po prostu. Czy uważasz, pewnie by to było, nie byłoby to samo, prawda? Często się też tak mówi, że zawsze w cudzysłowie drugi sezon albo jakaś reaktywacja jest troszeczkę gorsza albo może inna, prawda? Ja też mam takie poczucie, że to był akurat serial, który się idealnie wpasował w czasy, w których był jakby emitowany, a że w tej chwili jakby te sytuacje, one były z jednej strony bardzo uniwersalne, te sytuacje, które się tam wydarzały, ale to był rok 2000, 2001, 2005, pewne dowcipy, pewne właśnie sytuacje rodzinne miały sens konkretnie w tym czasie, kiedy my to kręciliśmy. Wydaje mi się, że w tej chwili byłoby to bardzo ciężkie do pociągnięcia jakby teraźniejszości, że na pewno ten serial by bardzo mało miał wspólnego jakby z tym, co my robiliśmy tam na początku roku 2000. A jeżeli Boże, chodzi jak to brzmi w ogóle 2000, jakby to była w ogóle jakaś, no była inna era. Ale wszyscy tutaj dobrze wspominamy ten serial, wszyscy piszą, że uwielbiają, że z sentymentem podchodzą do rodziny zastępczej, więc faktycznie, może lepiej... Ja cię muszę też przywitać, bo tu widzę, że moje kolejne koleżanki, witam bardzo gorąco, że nam towarzyszą po prostu w rozmowie, więc przepraszam, że ci... Nie, nie szkodzi, witamy wszystkich i się cieszymy. Moniko, jeszcze słuchawka mi wypadła. Jeśli chodzi o projekty jakieś filmowe albo serialowe, to czy coś się u ciebie szykuje? Jeżeli chodzi o projekty filmowe i serialowe, nie mam żadnych takich planów w tej chwili. Mam swoje prywatne plany zawodowe, ale w ogóle nie związane z filmem, w ogóle nie związane z serialem. Szczerze mówiąc, bardzo mało związane nawet z gotowaniem, ale ponieważ to jest taki pomysł, który przyszedł mi do głowy, nie wiem, ze 3-4 miesiące temu, a jestem w tej chwili w ciąży, w związku z czym też mam świadomość tego, że pewne rzeczy są możliwe do zrealizowania, a niektóre pewnie będę musiała odrobinę odłożyć w czasie, więc nie chcę nawet o tym mówić, bo wydaje mi się, że pomysł jest genialny, natomiast jeżeli nie zrealizuję go w przyszłym roku, ze względów właśnie
bycia jednak mamą taką prawie na ten etat, to chciałabym to sobie odłożyć na pewno na rok kolejny i wtedy może będzie okazja, żebyśmy się spotkały i żebym o tym pomyślała, po prostu ci opowiedziała. A teraz tylko mogę cię prosić, żebyś trzymała kciuki, żeby mi zapału wystarczyło, żeby to doprowadzić po prostu do końca. Tak, i teraz dałaś nam zagadkę, żebyśmy rozmyśleli, co to może być, nie film. To nie jest żaden secret project, nic takiego, to jest jakby zupełnie moja indywidualna inicjatywa i po prostu no bardzo by mi zależało na tym. Mogę jakby powiedzieć tylko tyle, że bardzo bym chciała stworzyć miejsce, które będzie takim miejscem bardzo przyjaznym i bardzo ciepłym dla różnych osób, nie tylko dla moich znajomych. Ale tak jak mówię, no to jest większe przedsięwzięcie, dlatego proszę o trzymanie kciuków, żeby mi starczyło zapału, siły i żeby znalazły się również jakieś osoby, które po prostu pomogą mi to pociągnąć, żeby to doprowadzić. Jasne. Trzymamy kciuki. Ja jeszcze tylko tak zapytam, czy, bo ten e-book wyszedł prawie 2 miesiące temu, czy planujesz jeszcze tam gdzieś kiedyś spisać kolejne przepisy, kolejną taką część e-booka? Jeżeli chodzi o e-booka, z dużą przyjemnością, ja mam w ogóle dużo pomysłów na e-booki, nie tylko związanych z kulinariami, ale też marzy mi się trochę taki bardziej parentingowy. Zresztą też moja przyjaciółka pisze, że trzymaj czepku urodzona. Trzymaj, tak. Jeżeli chodzi o e-booka, bardzo by mi się też marzyło stworzenie takiego e-booka w ogóle bardziej właśnie parentingowo-macierzyńskiego, ale nie związanego jakby z małymi dziećmi, tylko bardziej z tym okresem takim właśnie dorastania, no bo mam w tej chwili już 12-latki w domu i całą masę doświadczeń na głowie, różnych bardzo. Wydaje mi się, że to by było interesujące dla innych kobiet, takich, które również się borykają z różnymi problemami mniejszymi i większymi. Natomiast mogę ci powiedzieć, że już na początku roku wyjdzie moja kolejna książka, ale nie w postaci takiej e-bookowej, tylko normalnej, drukowanej. Mam nadzieję, że gdzieś w okolicach luty, marzec będzie już dostępna i to będzie książka związana z takim dziecinnie prostym gotowaniem, czyli jak gotować, żeby zachęcić dzieciaki do wspólnego gotowania w kuchni. O, super. Jak nauczyć ich gotować, żeby, wiesz, później mieć mniej roboty i żeby mieć po prostu pomocników, którzy będą mogli coś zrobić albo z nami, albo samodzielnie. To jeszcze tak zapytam, czy twoje dzieci tobie pomagają chętnie w kuchni? Najchętniej pomaga mi Jagoda, czyli moja 10-letnia córka. Mhm. Natomiast jestem bardzo miło zaskoczona, ale z drugiej strony też powiedziałam jej, co na ten temat myślę, ponieważ moja starsza córka, moja 17-letnia Karolina, zawsze była jakby takim typem dziecka bardzo wygodniczkiego i czekała po prostu, aż ja przygotuję coś do jedzenia i za bardzo tej kuchni się nie udzielała. Natomiast w momencie, w którym 3 tygodnie temu zebrałam ją ze sobą na warsztaty i powiedziałam, że no tam będzie musiała mi po prostu bardzo czynnie pomagać w kuchni, bo będziemy musiały przygotowywać śniadania, obiady, kolacje i przekąski dla uczestniczek tych warsztatów, okazało się, że moja córka po prostu przez kilka lat ściemniała i że w kuchni radzi sobie rewelacyjnie. Jeszcze będzie lepsza od ciebie. Jest bardzo duża szansa na to, więc powiedziałam jej, że no kurczę, no lubię w sumie takie zaskoczenia, bo w ogóle się tego nie spodziewałam, ale no jest takim leniuszkiem. No. Najchętniej przychodzi i je trochę mniej chętnie gotuje. Mój najmłodszy syn Józek również bardzo chętnie pomaga, ale on uwielbia z kolei piec różne słodkości, ciasta, więc może jakimś... To też ukryty, to też talent, no to super. Oczywiście, że tak. Rodzinny biznes założymy. Tak. Moniko, bardzo dziękuję ci za ten wywiad. Było mi bardzo miło. Już prawie godzinkę rozmawiamy i faktycznie tutaj umiliłaś nam wszystkim ten czas. Ja trzymam kciuki. Trzymam kciuki za ciebie. Czekam już na tę najnowszą książkę. I mam nadzieję, że też się spotkamy i porozmawiamy już bezpośrednio o tych nowych projektach i o nowej książce. I co, i miłego wieczoru tobie życzę. Nawzajem. Dla ciebie dziękuję również. Bardzo. Było mi bardzo miło. I cudownego weekendu. Mam nadzieję, że wyjdzie chociaż na chwilę słońce. Tak, ja też mam nadzieję. Tak, i przypominam, że rozmowa oczywiście będzie zapisana u nas na profilu. Dokładnie. To ja też będę przypominać w takim dobrze. Razie. Pa, pa, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo miło było chociaż wirtualnie cię poznać. Ciebie również. Dziękuję. Pa. Pozdrawiam. Pa.
Kochani, zakończyliśmy właśnie wywiad z Moniką Mrozowską. Jeszcze raz przypomnę, że live będzie zapisany u nas na profilu przeambitni.pl i zapraszamy Was na kolejne wywiady. Najbliższy wywiad już w najbliższą niedzielę. Czekajcie na grafiki. Grafiki opublikujemy jutro, więc do zobaczenia. Pa, pa.